Cześć wszystkim. Dobrze, to znowu poniósł 7. A trzy ciąg piasków czasu. Dobra. Ma jeszcze jeden odcinek sobie dzisiaj nagram. Bardzo lubię tę grę. Jest bardzo przyjemna. Dobra. Fara pobiegła w swoją stronę. Tam coś było, ale chyba tam nic. Chyba tam nic nie było ukrytego. Przynajmniej nie widziałem ścieżki, jakby się tam można dostać. Co się... to może się zdarzyć. Jeżeli Fara źle przyceluje, albo my się źle poruszymy, to strzała może nas rzeczywiście trafić. Wtedy Fara przeprasza za to, ale nie zadaje zbyt dużych obrażeń. Ani nam, ani potworom, więc Fara jest takim, powiedziałbym, niezbyt szczególnym dodatkiem do walki. Leżeć. Wychodź do sztyletu. Ty tutaj. Okej, nie zdążyłem, tamtej dziabne ci się cofnęło. Ups. A i muzyka się znowu zmieniła. Muzyka do walki z ojcem była jednorazowa. Jeszcze więcej? O, druga fala. Kiedy wykonujemy atak, książę ma jakiś taki czas, pomiędzy którym nie może wykonać bloku. Więc dlatego czasami widzicie, że dostaje obrażenia. Tak, widzę. Dobra. Dzięki, Fara. Właśnie powiedziała, że jestem ranny i muszę się napić wody. No to dobrze, że w tym pałacu... cała woda w tym pałacu jest wodą uzdrowicielską. Czasami brakuje mi słuchu. Zwiastun nowej zdolności. Done. I'll start the story from here next time. No siema. Are you all right? How long was I out? Long enough. What if the sand creatures came back? They won't. Not here anyway. Tak, mówię, że... Czy nic ci nie jest? A, jak długo spałem. Wystarczająco długo. Co gdyby... stworzenia wróciły. Tak. W sumie tego nie zauważyłem. Tych pierwszych reakcji Fary na wszystko, co robimy. Co oni jeszcze mówili? Tak, że... Co gdyby... Tak, Fara mówiła wcześniej, co gdyby stworzenia wróciły. A książę odpowiedział, nie, nie wrócę już, przynajmniej nie tutaj. Daleko idziemy. Good question.
Książę lubi mówić do siebie, jeżeli Fary nie ma w pobliżu. Przynajmniej mówić ze zamkniętymi ustami. Gdzieś Fara się przeniosła. Nie wiem gdzie. Zobaczymy niedługo. Tak, w każdym razie Fara w żaden sposób nie słucha się księcia. Powiedział jej, żeby została, gdzieś poszła dalej. Dobra. O, to na nich nie działa, ciekawe. Zwykły przeskok ich na nich działa, a przeskok od ściany nie. Na combo. Nie. Coś jeszcze? Skoro muzyka się nie kończy, znaczy, że ktoś jeszcze idzie. Dobra. Nie, dziękuję. Chyba blokowanie kogo... Bo żeby zablokować czyjś atak, zdaje mi się, że on musi do nas. Musimy być skierowani w jego stronę. Jeżeli spróbujemy zablokować kogoś od tyłu, to chyba tak za bardzo nie działa. Znaczy blokowanie, mam na myśli parowanie. Generalnie parowanie to raczej czegoś, co nie używam, bo trzeba naprawdę jest bardzo małe okno tak, to okno, w którym trzeba wykonać atak, żeby parowanie, żeby zadziałało to, jak, nie parowanie, tylko ten, no nie skończyłem, nie zdążyłem, tylko riposta. To bardzo trudno w prawdziwej walce wykonać i nie stracić przy tym życia, więc zazwyczaj lepiej jest wykonać jakiekolwiek inne ataki. Dobra. Dobra, bo dostaliśmy kolejną moc, ale... Nie pamiętam, jak się ją odpalało. Czy to jest woda? Tu nie ma wody. No dobra, Fara jest gdzieś na górze. Dobra. Done. I'll start the story from here next time. Przy okazji, co wspomniałem, strój księcia będzie się zmieniać z czasem. I to nie na lepsze. Póki co widzimy, jest ubrudzony. A to chyba... Jak nie będziemy się ruszać, to chyba książę na to zaradzi. Na razie tylko mu się rękach poberwał po walce z ojcem.
Czekaj, może odejdziemy trochę dalej. To się jeszcze będzie zmieniać z czasem. Jest taki, nie wiem jak to mówić, element gry, żeby nam się nie nudziło, wprowadzający jakieś urozmaicenie. Jestem prawie pewien, że książę miał animację otrzepywania się, która ten kurz kasuje. Ale jak o tym mówię, to książę jest... Nie chcę kooperować. Zazwyczaj w grach z tamtego czasu, jeszcze starych, dobrych zręcznościówek, postacie miały jakieś animacje idle, czekaj jak to ująć, które się odtwarzają, jeżeli powiedzmy zostawimy grę włączoną i pójdziemy sobie od konsoli tudzież komputera. Dobra, książę nie chce kooperować. Jestem prawie pewien, że miał animację otrzepywania się, ale nie. Coś tutaj chyba było po drugiej stronie. Nie. Dobra. To nie było dobre. To co musimy zrobić? Tak. Nie dać na skoku. Dobra, tak lepiej. Tutaj mamy wodę. Przy okazji, w pierwszej części tak. Wszystkie te beczki i te elementy są psuwalne. Można je zniszczyć. Ale to nic nam konkretnie nic nie daje. Ponieważ, tak, beczki nie zawierają nic w tej grze. W kolejnych częściach to się zmieni. Niektóre beczki będą tam posiadały piaski czasu do odnowienia zasobów. Więc jak już się gra w przyszłe części, to się zazwyczaj rozwala wszelkie beczki i inne rzeczy, które się napotka. Ale dla mnie to nie jest dobry element gry. Odwraca uwagę gracza od tego, co powinien robić, czyli skakać i walczyć z przeciwnikami, a nie rozwalać beczki. Dobra. Idziemy na górę. To już będzie mniej proste. Okej, tam jest fara, tam mamy jedne drzwi, tam mamy drugie drzwi. Tam mamy trzecie drzwi. No cześć. A! Jednak się nie poruszyła. Myślałem, że gdzieś poszła. But also beautiful. Maybe to you. Myślałem się, że w tym pałacu pierwszy raz od stuleci zapanowała cisza. You're a skinny little thing. Tak, to jest element łamigłówek. Para jest w stanie przyciskać się przez... Momencik. Ej, dobra. Fara jest w stanie przyciskać się przez takie wąskie gardła. Czyli jakby to ująć.
i otwierać nam drzwi różne. Właśnie, tam są jakieś drzwi, moment. Nie mam pojęcia. Czy powinienem tam pójść od razu, jak te drzwi były otwarte, czy co? Nie wiem. Może jeszcze tam będziemy. Zobaczymy. Dobra. W każdym razie... to mamy przed nami. Zwijmy, że to jest taka nasza... pierwsza... grupowa łamigłówka z Farą. Nie umiesz biegać po ścianach. Dobra. Uważać na kolce. Dobra, teraz chyba będziemy w stanie wrócić. Tak. Musi jej odpowiedzieć coś, książę. Jesteś nieszarmancki. Starożytności nie uczyli dobrych manier. Zwłaszcza w stosunku do kobiet. Jesteśmy tutaj z powrotem i domyślam się, że będziemy mogli z powrotem nacisnąć ten... dynks na górze. Permanent damage, thank you. Dobra. There's another lever in that corner. Do you think you can reach it? Chyba tak. No to co książę jej odpowiedział przed chwilą. Brak trwałych uszkodzeń, dzięki. Dobra. Rozumiem. Dobra, pierwsza rzecz. Systemy bezpieczeństwa w starożytności nie były tak zaawansowane. Po drugie, jedną rzeczą jest systemy bezpieczeństwa, a drugą rzeczą jest skonstruowanie takiego pokoju, w którym przemieszczanie się po nim wymaga dwóch osób, które muszą skakać i naciskać jakieś przyciski. Więc moje tak. Stay there. Moje poczucie nierzeczywistości, czy jakby to ująć, tak, uderza w tym momencie. Ale ten. Ale gra jest fajna. To się liczy. Dobra. Tego gościa musimy uważać. Po pierwsze dysponuje atakami podcinającymi, a poza tym ma młot. Co ciekawe, jako ataki podcinające mogą również jego kolegów podciąć, co je ich automatycznie kładzie na ziemię i pozwala, żebyśmy mogli go ich dobić sztyletem. W ten sposób właśnie. W górę? Też w górę? Dobra. Przekazuję, jak widzieliście. Jeżeli raz dziabniemy kogoś sztyletem, nie musimy go dobijać. Wtedy, jeżeli zadamy mu jeden cios, to położy się na ziemi. Po jakimś czasie. Ups, nie chciałem tego zrobić. A coś trudno.
Uła, dobra. A, szybko do Willy. Super. A teraz zająć jego jednym ciosem. Ciach. Czasami wystarczy dziabnąć przeciwnika parę razy, żeby go zająć, po prostu żebyśmy mogli dobić kogoś, kto leży w okolicy. Ekstra. Dobra, co my tu mamy? Po pierwsze pićko. Po drugie trzeba by wrócić do Fary, na górę. Mamy beczki. Z nimi się posłuszmy. No, proszę złapać się tego. Dziękuję. A z tego co pamiętam... źle pamiętam. Zdawało mi się, że duża beczka kasuje mała. Próbujemy ją przesunąć. Dobra, to pierwsza z nich. Druga gdzieś tutaj musi być. Dokładnie. Dobra. No siema. Ta. Daj roboty, książę. Wygląda na to, że wyjdziemy znowu na zewnątrz. Dobra. Tu mamy przycisk do drzwi. Nie rozumiesz, Fara. Książę może przestać w dowolnym momencie. Po prostu potrzebuje tego. Czy jest tu coś jeszcze, co pominąłem? Chyba nie. Dobra. No to jedziemy. Chociaż pomarańczowy przycisk, nie wiem, czy oznacza czasowe, czy... nie czasowe. Chyba czasowe. Dobra, biegnij, książę, biegnij. No. I ponownie, gra czeka, drzwi się zamkną, żeby usunąć z pamięci stary obszar i załadować nowy. Kompletnie bez jakiegokolwiek ekranu ładowania. Piękne. Zo. Najmniejsze i najwyższe zo, jakie w życiu widziałem. Chyba oznacza, że będziemy widzieli teraz nowego przeciwnika. A, siema. Dużo ich. A, nowa muzyka. Świetnie. Dobra, to nie działa na nich. Dobra, cofnijmy to. Za bardzo się zaczęli na księciu wyżywać.
Dobra. Chyba tak się to robiło? Nie. Tak też nie. Dobra. Bierzmy się do roboty. Dobra, a jakoś się uruchamiało tą specjalną moc. Nie wiem, czy tak? Nie. Tak. Okej. W złym momencie to uruchomiłem. Wcześniej próbowałem, a nie poszło. Tak. Jest ta moc, którą odblokowaliśmy jakiś czas temu. Mega Freeze. Powoduje ona, że wszyscy przeciwnicy się zatrzymują, możemy ich zamrażają i możemy ich szybko dobić. To jest taki, powiedziałbym, cheat code. Jeżeli rzeczywiście nam nie idzie w jakiejś walce, to możemy użyć tej mocy i po prostu ją, powiedziałbym, pominąć. I'll start the story from here next time. Dobra, co my tu mamy? Tutaj nic ciekawego. A na to, że tutaj możemy się wspiąć. Nie widziałem nigdzie wody. Ale też za bardzo nie szukałem. O, tutaj chyba mamy wodę? Nie. Dobra. Na pewno tutaj mamy przejście dalej. Hej, Didi. Oha. Nie przetrwały. Dobra, nowy przeciwnik. Ptaszyska. Będą się one pojawiać do samego końca gry w najmniej przyjemnych miejscach. Są bardziej również przeszkodą niż przeciwnikiem. Fara zabija ich jedną strzałem. Ach, chciałem kontrę wykonać, się nie udało. W każdym razie możemy po prostu zablokować ich pierwszy cios i kiedy po bloku będą odzyskiwali równowagę, to możemy je zadać cios. I w ten sposób możemy zabić ich dowolną ilość w dowolnym czasie, więc jest taka strategia, powiedziałbym, bezproblemowa. Możemy chyba próbować też kontrę wykonać, przynajmniej próbowałem, ale to jest trudniejsze do wykonania. Fara. Do roboty. Co my tutaj mamy? Chyba tutaj się pojawi, tak? Tak. Dobra. My tymczasem... The fabled menagerie of Azad. The Sultan's pride and joy. It had been one of the wonders of the world. As a child I dreamed of it and longed to see it with my own eyes. Now it was a place of terror, an abandoned ruin laid waste by the sands of time. Here I am. No cześć. Dobra. Chyba nie będziesz w stanie pójść tam, gdzie my idziemy. Na pewno znajdziemy dla ciebie jakąś drogę. Dobra. Tego nie było. Szybciej to cofnąć niż wdrapywać się z powrotem. Co tutaj mamy? Chyba tak muszę to zrobić. Nie. Przekombinowałem.
Nie tak. Odwróć się. Teraz w prawo. Tam chyba nic się nie przyda. A może? Czy jestem w stanie tam doskoczyć? Zobaczmy. Nie. Nie. Chyba znowu próbuję to przekombinować. Po prostu wskoczmy na górę. Nie, to też nie. Tysiąc śmierci księcia. A może źle to próbuję w ogóle zrobić, może... Dobra. Może tak po prostu? Zabawne. Nie pamiętam, żeby w tej grze były takie właśnie ślepe uliczki, w które można wejść i rzeczywiście do czegoś nigdzie to nie prowadzi. Okazuje się, że są, bywają. Dobra. Teraz musisz trochę się przesunąć. I voilà. Przy okazji kolejne ptaki nam skrzeczą nad głową. Winda dla księżniczki hinduskiej. Nie winda, drzwi. Dobra. Widzicie te wizje? Z czasem się przestaną robić pomocne, a z czasem będą coraz bardziej przerażające. Książę, jesteś teraz bardzo brudny. Czy teraz się otrzepiesz, skórzu? Możliwe, że nie był wystarczająco brudny wcześniej, żeby się otrzepać. Dam mu chwilę. Jak nie, no to jedziemy dalej. Chyba nie. Dobra. Na dół. I jesteśmy. Czy coś tam jeszcze było? Tutaj jest. A, fary potrzebujemy. Książę, nie zrzędź. If you have believed the rest of my tale until now, perhaps you will also believe me when I tell you that as we made our way through the moonlit ruins, I began to feel strangely drawn to the girl at my side. My reason told me to distrust her, for she had good cause to hate me. Yet she had proven herself a loyal companion. And, I confess, I was grateful for the company of someone who, like me, was fresh in blood. Dobra, książę wspomniał o tym, że w trakcie podróży zaczął tak. I jak to się, jak to ująć? Czuć coś do Fary. A na pewno był wdzięczny za to, że jest z nim ktoś, kto żyje.
Dobra. Co tutaj musimy zrobić? Nie to. Tutaj. Ta, to nie zadziała. Jakie jeszcze mamy opcje? Chyba żadne inne, co? A! Głupi jestem. Dobra. Teraz para. Do roboty. Pressure plate, will you? Dobra, tam się drzwi otworzyły. Wygląda to, że chcąc czy nie chcąc, znowu musimy się rozdzielić. I don't know. Can't you crawl through a crack or something? Nie wiedzicie. Fara się zapytała. Jak ja tędy przejdę? Książę odpowiedział. Nie wiem, znajdź jakąś szczelinę czy coś. Dobra. Nie znoszę tych mieczy. Mamy mało życia. Nie możemy się na nich za bardzo nadziać. Nie, nie tędy. Przy okazji, jeżeli Fara zobaczy, że książę się nabija na kolce, to zawsze jakoś reaguje. Zastanawiam się, czy mogą się przetoczyć przez te kolce. Nie jestem pewien. Próbowałem przejść, ale powoli, ale za mocną gałkę nacisnąłem. Dobra. Co my tu mamy? Tam mamy save point. Nie jestem pewien, czy do niego doskoczymy. Możliwe, że tak. Tak. Dobra. To idealne miejsce na przerwę. Zobaczmy, co nas czeka w przyszłości. Więcej skakania. Dobra. Więcej skakania. Co również wyglądało na jakąś kontynuację zo. Dobra. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę. No i widzimy się, słyszymy w następnym odcinku. Hej.